Zapraszam do słuchania następnej historii. Zostawcie polubienie, jeżeli wam się spodoba. Zdradziłam męża, ale to jego wina. Kochaliśmy się tylko trzy razy w miesiącu, a ja mam dopiero trzydzieści lat i swoje potrzeby. Mariusz, mój mąż, twierdzi, że jestem zwykłą ladacznicą i chce rozwodu. Jakim prawem mnie tak nazywa? Przecież to przez niego wylądowałam w łóżku z innym facetem. Gdyby się bardziej starał, nigdy by do tego nie doszło. Stał się egoistycznym, zdziadziałym starym prykiem. Dorota, 30 lat. Poznaliśmy się w pracy. On był szefem w firmie, w której znalazłam pierwszą posadę. Choć starszy ode mnie o od 20 lat, od razu wpadł mi w oko. Przystojny, szarmancki, stateczny. Zakochałam się jak wariatka. Nie ukrywam, że to ja pierwsza, zastawiłam na niego sidła, a on bardzo szybko w nie wpadł. Pięć lat temu wzięliśmy ślub. Wtedy wydawało mi się, że będzie nam razem jak w bajce. I było, aż do ubiegłego roku. W maju mąż skończył pięćdziesiąt lat. Z tej okazji zrobił badania i poszedł do lekarza. Po prostu stwierdził, że większość życia za nim i powinien zacząć wreszcie dbać o zdrowie. Wrócił przybity. Wiesz, mam kłopoty z ciśnieniem, powiedział, kładąc na stole leki. Czy to coś poważnego? Zapytałam zaniepokojona. Do tej pory nigdy się na nic nie skarżył. Wręcz przeciwnie, powtarzał, że przy takiej żonie jak ja czuję się piętnaście lat młodszy i starość go nigdy nie dopadnie. Lekarz powiedział mi, że to normalne w moim wieku. Po pięćdziesiątce faceci zaczynałem się po prostu sypać, takie jest życie. Inni może tak, ale ty na pewno nie, i zaraz mi to udowodnisz, odparłam zalotnie, przytulając się do niego. Ale on odepchnął mnie delikatnie: Daj spokój, kochanie, muszę się teraz oszczędzać. Odparł, pocałował mnie w czoło i rozsiadł się przed telewizorem. Zrobisz mi herbatki? Muszę połknąć tabletki. Poprosił jak gdyby nigdy nic. Byłam zaskoczona i bardzo zawiedziona. Jakiej herbatki? Normalnie w takiej sytuacji Mariusz brał mnie w ramiona i rzucał na łóżko. Uwielbialiśmy się kochać. Robiliśmy to tak często, jak się tylko dało, w zasadzie codziennie. Mąż był w tych sprawach prawdziwym mistrzem. Wiedział, czego potrzebuję i potrafił mi to dać. Po seksie z nim czułam się naprawdę wspaniale, odprężona, zrelaksowana, a jednocześnie pełna energii. Słowem, chciało mi się żyć. Na początku myślałam, że to była wyjątkowa sytuacja, że mąż, jak każdy facet, po prostu przestraszył się słów lekarza i dlatego postanowił o siebie zadbać. Byłam jednak pewna, że po kilku dniach mu się to znudzi. Ciśnienie się unormuje i nasze życie erotyczne wróci do normy. Nic z tego. Mariusz stał się wstrzemięźliwy w tych sprawach. Kochał się ze mną coraz rzadziej i coraz krócej. A kiedy raz nie stanął na wysokości zadania, zaczął unikać zbliżeń jak ognia. Nie pomogły tłumaczenia, że to przecież nic takiego i każdemu się może zdarzyć. Zaczął się i już. Próbowałam zachęcić go do działania. Zakładałam seksowną bieliznę, rozstawiałam nastrojowe świece w sypialni. Wymyślałam nowe sypialniane sztuczki. Niewiele to pomagało. Mariusz zazwyczaj patrzył na mnie czule, kładł się koło mnie, przytulał na chwilkę, a potem po prostu zasypiał. Doszło do tego, że kochaliśmy się zaledwie dwa-trzy razy w miesiącu. Dla mnie było to zdecydowanie za mało. Niedawno skończyłam 30 lat i potrzebowałam seksu prawie tak samo jak powietrza. Gdy mi go zabrakło, poczułam, jak narasta we mnie napięcie, z którym nie potrafiłam sobie poradzić. Kiedy mówiłam o tym Mariuszowi. Tylko się uśmiechał, przepraszająco. Kochanie, wyszłaś za starszego pana, już nie jestem taki sprawny jak kiedyś. Musisz się z tym pogodzić. To może pójdziemy razem do seksuologa. Medycyna na pewno potrafi sobie z tym poradzić. Zachęcałam go, ale on nie chciał o tym słyszeć. Ignorował moje prośby. Cierpiałam. Trudno mi było wyrazić, jak bardzo. Było mi przykro, że Mariusz myśli tylko o sobie. Z babskich plotek wiedziałam, że inni mężowie starają się zawsze stanąć na wysokości zadania. A jak im nie wychodzi, idą po poradę do specjalisty. Nie rozumiałam, dlaczego Mariusz nie chce tego zrobić. Byłam coraz bardziej rozdrażniona. Nie potrafiłam znaleźć sobie miejsca. Chwilami żałowałam, że w ogóle za niego wyszłam. Nie masz wyjścia, musisz znaleźć sobie kochanka, inaczej pękniesz, radziły mi dobrodusznie dziewczyny. Zaczęłam więc wchodzić na portale randkowe. Na początku tylko z ciekawości, ale w głębi duszy chyba już wtedy planowałam znaleźć sobie partnera, który zaspokoi moje potrzeby. Flirtowałam wirtualnie z wieloma mężczyznami i nawet mi się to podobało. Ale gdy tylko który chciał się ze mną umówić, natychmiast się wycofywałam. Bardzo kochałam męża, bo nie miałam odwagi tak po prostu iść z kimś obcym do łóżka. Sądziłam, że mimo wszystko powinnam być wierną żoną. Przecież obiecywałam to w dniu ślubu. I pewnie bym taką pozostała, gdyby niezwykły przypadek. To było tuż po nowym roku. Mąż wyjechała akurat na dwa dni na jakieś spotkanie biznesowe. Przyjechałam do pracy samochodem. Przez cały dzień padał śnieg i na ulicach potworzyły się olbrzymie zaspy. Po południu za nic w świecie nie mogłam wyjechać z parkingu. Kiedy po raz kolejny bezskutecznie próbowałam pokonać śnieżną pryzmę, obok mojego samochodu zatrzymała się potężna terenówka. Za kierownicą siedział Adam. Znaliśmy się z widzenia. Jego firma miała siedzibę na tym samym piętrze co moja. Czasem spotykaliśmy się w kuchni przy kawie i zamieniliśmy kilka słów. To bez sensu, będziesz się męczyć do rana, a i tak nie wyjedziesz, stwierdził patrząc na moje manewry. Chyba tak, spróbuję wezwać taksówkę, odparłam zrezygnowana. W taką pogodę przyjedzie pewnie za trzy godziny. Zamykaj samochód i wsiadaj. Podwiozę cię zaproponował. Zgodziłam się. Adam miał rację. Na taksówkę nie było żadnych szans, a na kilkunastometrowy spacer w czasie świeżnej zawieruchy nie miałam ochoty. Jechaliśmy w korkach ponad godzinę. Przez całą drogę rozmawialiśmy. Adam okazał się miłym i bardzo dowcipnym facetem. Kiedy wreszcie dotarliśmy pod mój dom, uświadomiłam sobie, że nie chcę się z nim jeszcze rozstawać. Miałam ochotę poznać go bliżej. Tym bardziej, że czekał na mnie tylko pusty dom. Może wejdziesz na kawę i przeczekasz największe korki? Zapytałam. To świetny pomysł. Odparł i poszedł ze mną do mieszkania. Przysięgam, w tym zaproszeniu nie było żadnych podtekstów. Naprawdę myślałam, że po prostu wypijemy kawę i jeszcze chwilę pogadamy. Ale po wejściu do domu nie włączyłam nawet czajnika. Nie zdążyłam. Gdy tylko zamknęły się za nami drzwi, Adam oparł mnie o ścianę i zaczął całować. Poczułam rosnące podniecenie. Nie potrafiłam się opanować. Zaczęłam rozpinać jego koszulę. Po chwili nasze ubrania leżały na podłodze. To był wspaniały, szalony seks, dziki gwałtowny gorący. Po wszystkim długo nie mogłam dojść do siebie. Było mi naprawdę cudownie. Wreszcie poczułam się spełniona, rozładowałam te nieznośne, narastające we mnie napięcie. Wiedziałam, że Adam też jest zachwycony. Ale jazda, dawno czegoś takiego nie przeżyłem. Mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy, powiedział z uśmiechem. Okej, okay, ale ustalmy zasady. Żadnych zobowiązań. Kocham męża i nie chcę go stracić. Musi to zostać między nami. W porządku, to dobry układ, ja też mam rodzinę. Spotykaliśmy się przez cztery miesiące: u niego, u mnie, w hotelu, przed pracą i po, kiedy tylko mieliśmy wolną chwilę. Kochaliśmy się do utraty tchu, a potem każde z nas szło w swoją stronę. Ja do Mariusza, a on do żony i dzieci. Nie łączyło nas żadne uczucie. Nie myśleliśmy o porzuceniu swoich partnerów. To był tylko seks, który dawał nam wiele radości i satysfakcji. Myślałam, że nasza tajemnica się nie wyda, a spotkania będą się ciągnąć, dopóki nam się nie znudzi. Przecież bardzo uważaliśmy. Niestety, mieliśmy pecha. To było w piątek. Wróciłam do domu po gorącym seksie z Adamem, jak zawsze szczęśliwa i spełniona. Myślałam, że męża nie będzie i zdążę trochę ochłonąć i przygotować kolację, ale on już czekał. Gdzie byłaś? Zapytał, gdy tylko przekroczyłam próg mieszkania. Koleżanki, odparłam, bo to zazwyczaj wystarczało. Ta koleżanka bardzo przypomina faceta, powiedział i rzucił na stół plik zdjęć, na których widać było Adama i mnie. Przed wejściem do hotelu, pod naszym domem, pod jego blokiem. Widać było, że łączy nas pewna zażyłość. Na jednej z fotografii nawet się całowaliśmy. Mąż najwyraźniej wynajął detektywa, który śledził i dokumentował każdy nasz krok. To nic takiego. Chciałam mu wytłumaczyć, ale natychmiast mi przerwał. Zabnij się. Ktoś mi powiedział, że mnie zdradzasz. Nie wierzyłem, ale zdjęcia nie kłamią. Jesteś zwykłą zdzirą. Chcę rozwodu. Powiedział przez zęby i spojrzał na mnie z nienawiścią. Pewnie pomyślicie, że zaczęłam go przepraszać, błagać o wybaczenie. Albo wypierać się wszystkiego. Ale nic z tego. Wkurzyłam się na Mariusza jak nigdy dotąd. Nie potrafiłam zrozumieć, jakim prawem tak do mnie mówi. Nawet nie próbował się dowiedzieć, dlaczego to zrobiłam. To jego wina. Dlaczego jestem z dziurą? Tak, poszłam do łóżka z innym facetem. A jakie miałam inne wyjście? Ty jesteś egoistą. Uznałeś, że skoro ty nie masz ochoty na seks, to ja też powinnam z niego zrezygnować. A niby dlaczego? Jestem młodą kobietą, mam swoje potrzeby. Nie muszę żyć jak mniszka. Nie raz ci o tym mówiłam. Nie do wiary, może jeszcze powiesz, że to wszystko moja wina? Spytał, jakby czytał mi w myślach. Oczywiście, gdybyś pomyślał o mnie, a nie tylko o sobie, postarałbyś się. Poszedł do seksuologa, nigdy by do tego nie doszło. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? Dopytywałam się, lecz chyba moje argumenty do niego nie trafiały. Wszystko ci jedno, jaki pies do ciebie podbiegnie, byleby tylko zrobił swoje, odparł. Nie wiem już co robić, wciąż kocham Mariusza. Od tamtego czasu minęły już dwa miesiące. Mariusz nie zmienił zdania. Nadal chce rozwodu. Podobno był już nawet u adwokata, by uzgodnić szczegóły. Próbowałam go ułagodzić i jeszcze raz wytłumaczyć, że z Adamem nic mnie nie łączyło, że seks bez miłości to przecież nie zdrada. Ale on trwał parcie przy swoim. Sama już nie wiem, co robić. Walczyć o nasz związek, czy zgodzić się na rozstanie. Tak bardzo, kocham męża, nie jestem pewna, czy będę w stanie dochować mu wierności. Przecież moje potrzeby nie znikną. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Dajcie znać, co nie sądzicie w komentarzach. Do usłyszenia.